Witam Adamie, bardzo dziękuję za reklamę vloga. No, ciocia jako nauczyciel i w dodatku jeszcze tym bardziej ta szkoła zaniedbana i ci nauczyciele wpatrzeni. asborowiecki.net. No proszę, gratulacje, no więcej nie potrzeba. Co robili nauczyciele? Oglądali jakiegoś pana, który pewnie truł o jakichś znakach zodiaku, jeszcze nie wiadomo skąd to wziął, tą wiedzę. Nie wiem jak to powiedzieć w ogóle, bo to jest po prostu szokujące. Ja wiem, że to już ta pani, która chce się ze mną spotkać, no to bardzo chętnie w zespół. Ja cały czas czekam na wyzwania. Pewnie chce mi przyłożyć tylko za to, że wie o czym usłyszała i za dużo dowiedziała się o sobie. Co ten facet publicznie tak opowiada. Tak, wiesz, to jest przykre, że w gruncie rzeczy nawet nie wiem jak to powiedzieć, bo nie można powiedzieć, że człowiek jest cyborgiem. No to nie jest, ale może jakimś bio, a że jest uzależniony od planet, no to już w ogóle jakieś karkołomne wyczyny. Ja tutaj często otrzymuję, że skąd pan wiedział, właśnie przed chwilą przeczytałem taki wywód na YouTubie na temat właśnie też tam, że życie się identycznie potoczyło. Ja nie przeczytam do końca, tylko tak przebiegłem. Ale słuchaj, to jest tak, tylko wiesz, najbardziej mnie dziwi jedna rzecz, ta twoja wcześniejsza wypowiedź o tej twojej sympatii i o tobie. Dlaczego wybierasz pomiędzy jedną a drugą drogą? Nie można dwóch naraz? Przecież to by było prościej, a nie cierpieć dla idei. Przecież to jest wspaniałe, wiesz, droga naukowa nie przeszkadza drodze tej partnerskiej, no chyba, że partnerka ci nie odpowiada, ale to co czuję, to co pamiętam, to raczej tak, a to, że musicie poczekać. Wiem, rozumiem, że powiesz ile jeszcze, a to habilitacji. Powiesz, no tak, ale mi dołożył. Jasne, że dołożę, ale czego bym nie? Cierp ciało jak chciało, tak? Ale tutaj nie, pomijając to, bo tak złośliwie mówię. Ale słuchaj, wiesz, albo czujesz, że to nie jest ta dziewczyna. Albo, wiesz, nie ma tak, że rzucasz karierę. Powiem ci tak, u mnie w rodzinie, mojej babci brat, właśnie tak zrobił, że rzucił żonę już dla kariery i też był właśnie w tej dziedzinie, jak i ty, matematykiem. To było jeszcze przed wojną. No i cóż, oddał się królowej nauk. Czy dobrze skończył? No raczej nie, bo wojna i potem, wiesz, perypetia. To jest smutna historia. Ja nie będę tutaj opowiadał. Jedna wiem, że jestem najbardziej do niego podobny. Podobny zapis, znaczy z charakteru pisma. I ja to kiedyś opowiem może, bo za ten charakter pisma bardzo często dwójki dostawałem od nauczycieli. W pewnym momencie moja mama pokazała mi kawałek papierku i mówi, to ty pisałeś? Ja mówię, że tak, to przeczytaj. No ja zacząłem czytać, no nie do wiary, jakieś kompletnie bzdury, których nigdy nie pisałem. I się okazało, że to mój wujek. No, był niebyle kim. I od tego momentu powiedziałem, że się waliło i paliło, nie będę zmieniał swojego charakteru. Oczywiście nie mam tak pięknego jak wujek, bo to były czasy, wiesz, kaligrafii. I żałuję, że ze szkoły wypędzono kaligrafię. Wolałbym, żeby jednak powrócono do kaligrafii, bo to jest piękna sztuka pięknego prowadzenia dłoni, a nie długopisu.
Ja urodziłem się akurat w momencie, kiedy ja chodziłem do szkoły, to jeszcze były stalówki i kałamarze. I wiesz, te tornistry, które się tam i kałamarz wyskakiwał. I dziewczyna, z dziewczynami jak się siedziało, to ona biegła szybko. Po sukienkę miała zalaną, albo chłopcem, jak żeśmy tam wsadzali, te kałamarze potem tam były. A nieważne, to historie takie pedagogiczne. No ale to były takie czasy. Zresztą wiesz, to jest czas skorpiona, czas nauki, czas ciężkiej nauki. To były trudne czasy te moje. Bardzo trudne nas było po 50 osób w jednej klasie. Ja potem trafiłem do takiej szkoły, gdzie było nas mniej. Wspaniałej szkoły. Zresztą trafiłem także najpierw między innymi w międzyczasie. Chodziłem do takiej szkoły bardzo zamkniętej, ale tą szkołę zlikwidowałem. No i ja tam nie za bardzo chciałem, bo ta szkoła była taka troszeczkę innego typu. I wiesz, to tak, ale powiem ci, że teraz odbijając od tego, żebyś mógł pokazać tym paniom, nauczycielkom, że one bez astrologii niewiele działają. I cieszę się, że one oglądały te moje wypowiedzi, tylko czy one oglądały pod kątem uczniów. Właśnie poddałeś świetny temat, jak uczyć znaki. Może podejmę ten temat, to skorpiona zacznę, bo to jest bardzo ciekawe, jak przygotować umysł danego znaku do cierpienia, wtłaczania w siebie wiedzy. To jest wielkie wyzwanie, ale mam w tym doświadczenie i to spore, ze względu na to, że był taki okres, to już się chwalę, którym ćwiczyłem dyslektyków. Mam na swoim koncie w gruncie rzeczy trzech takich prawidłowych, co to 20, co ja mówię, 11 słów na minutę czytali, jak ja się dostali się do mnie. Jeden został inżynierem, drugi został lekarzem. Zresztą mam nadzieję, że tutaj na blogu, nie na blogu, ale kiedyś tutaj będę starał się z nim rozmawiać właśnie o dyslektyczności. Wielkiej sprawie, ale też omówię tą dyslektyczność, bo wiesz, szykuję się do tego, tylko to jest taka sytuacja, że ja nigdy nie robiłem to sam, zawsze robiłem to w zespole i muszę od tego zespołu, przede wszystkim od swojej pani doktor, otrzymać zezwolenie, że mogę tym materiałem posłużyć się, w ogóle wypowiedziami tymi. Bo jest to pewna forma autorstwa, tak? To nie jest tak, że nie, bo ja byłem tylko biednym wykonawcą działań. I, znaczy biednym jak biednym, no nie biednym tylko, wiesz. To chodzi o to, że ja tylko ćwiczyłem jak technik. Technik, właściwie tak, technik. I uważam, że tak powinno być. I mam nadzieję, że ja poświęciłem na to sporo czasu. Zresztą tutaj kiedyś usiądziemy z tymi osobami, po kolei może z Rafałem na pewno i porozmawiamy sobie o tych czasach. I to jest wspaniałe, że właśnie do tego służy astrologia. Ja też po to przyszedłem do astrologii, żeby trafiać łatwiej. Zresztą to przećwiczyłem także na tym chłopcu wówczas, kiedy mama zadzwoniła już po długim czasie, kiedy on już tam czytał. Ja nie chcę omawiać tej historii, ale wiesz, już zaczął czytać i już był w klasie maturalnej i mówi, słuchaj, mam wielki problem z językiem angielskim. Czy mógłbyś znaleźć kogoś? Ponieważ wiedziałem, że, no, że w tym gronie wiem, kto jest bardzo dobry. Zresztą mam szczęście do wyjątkowych ludzi. Zresztą co tu ukrywać. Spójrz na siebie. Jesteś wyjątkowy. To czuć w piśmie, które przesuwasz tutaj. I to jest wspaniałe. Ale zostawmy, bo tutaj będziemy tak sobie kokietować się. A tutaj wiesz, no i powiedziałem, mówię, słuchaj, moja córka. Ona mówi, co ty? A to są rówieśnicy. I ja mówię, spokojnie. Nie martw się, nauczy go. Mówi na pewno, a ja mówię, daj ci 100% pewności. No i nauczyłem swoją córkę dokładnie, jak ma robić. Zresztą to też nie taka
postać tuzinkowa i nauczyłem ją pewnego myślenia, ponieważ, wiesz, były dni, gdzie zabierałem ją do tych dyslektyków. To byli jej rówieśnicy. I ona się przyglądała, nie dziwiła się, tylko, wiesz, starała się wejść w tą rolę. I kiedy przyszedł ten okres tutaj matury i no i nie chcę wymieniać imienia, miał zdawać, więc ona przygotowała dla niego normalny test. Taki, wiesz, typowy test i dla dyslektyka. I zaczęła nim ćwiczyć. Zresztą teraz niedawno, parę dni temu, rozmawialiśmy na ten temat w takim gronie naszym. I ona mówiła, że dzięki tacie, że ona wiedziała, na czym to polega, to jest dyslektyczność, czyli litera jako abstrakcja i trzeba zmieniać barwę i trzeba powtarzać to. I tak tata tłumaczył, że ja wtedy tłumaczyłem, że pięciokrotnie, nieprawda, powinno się siedmiokrotnie, właściwie pięciokrotnie, żeby zapamiętać, ale siedmiokrotnie, a dziewięciokrotnie utrwalamy już w pamięci. Dziewięciokrotnie powtarzamy to samo słowo, na przykład w pewnych konfiguracjach, na przykład pracując na przykład nad ukreskowanym w odpowiednim, tak żeby to zakodować między synapsami. I wiesz, to jest wspaniałe. I teraz, jeżeli nauczyciel tego nie potrafi robić, nie umie tak wprowadzić w taki rytm, co ja, może to ja już robię podświadomie, wiesz, bo nie. Ja jestem zdziwiony jedną rzeczą, że moje wykłady, jeżeli osoby bardzo mocno słuchają, tak są zainteresowane, pamiętają słowo w słowo. Z tym, że faktycznie ja idealnie punktuję, punkty i jakby wracam, ale to jest u mnie jakby automatem i to jest sztuka. Ja się tego nauczyłem. Ja to kiedyś tutaj może na blogu pokażę dlaczego tak jest, ale wiesz, to na blogu nie można, bo to mu trzeba, bo ktoś powie, no ha, to on to tamto, choć są różne umysły. I trzeba przygotować osoby do takiej konfrontacji umysłowej, bo astrologia jest ogromna, ogromną wiedzą. Zresztą sam wiesz o tym, że to jest coś niesamowitego, jak można się bawić. Ja się tu bawić, zacząłem bawić tą anoreksją tutaj przez koleżankę i bomba, świetnie. Ona wprowadziła ten alkoholizm, ale ja się tego alkoholizmu jeszcze boję, bo alkoholizm, ja... Może dlatego, że tak, anoreksję czuję, rozumie anoreksję i o anoreksji łatwo jest rozmawiać. Alkoholizm to jest wieloprzestrzeń. To jest na różnych poziomach. Tak przecież można z powodu braku, z powodu czegoś. Zbyt dużo tego jest. Anoreksja jest jakimś takim jednym nurtem i jest, nie balansuje. Może alkoholicznie balansuje, ale nie mam do czynienia ani z psychologami, ani z psychoterapeutami, czy też z psychiatrami, którzy akurat może traktujemy to jako jednostkę, ale to jest tak, łatwo jest wytłumaczyć grypę w znaku. Łatwo jest wytłumaczyć działanie jakiejś choroby, stricte choroby, tak stwardnienie rozsiane. Można wytłumaczyć w każdym tym znaku, ale łatwiej jest wytłumaczyć w kosmogramie. Kiedy mam kosmogram, bardzo łatwo jest to wytłumaczyć lekarzowi. I ja tak pracuję, ale wiesz, jeżeli trzeba by pracować z jakąś taką wszechchorobą, no chociażby no, taką chorobą jest angina. Angina dotyka bardzo wielu punktów i dlatego tak się, chociażby katar też jest taką chorobą, takim paskudztwem, które trzeba wielowątkowo leczyć i to nie jest tak, by trzeba cały zodiak niemalże uruchomić, łącznie z miską, z ciepłą wodą i stopami w niej i w dodatku dosypując troszeczkę soli. A dlaczego?
No to już tajemnica astrologa. Żarty. Ale tak jest. Tak jest. Jak ja mam z astromedycyny wykłady i prowadzę te wykłady, to nawet lekarze po prostu wtedy mówią, jak to jest możliwe, że tak prosto jest. Ale kiedy się zna zodiak i tak samo jest z psychiką dzieci, można autentycznie nauczyć nauczycieli nauczycielstwa, uczenia myślenia. No, to nie jest tak, tylko jak dany znak pojmuje, w jaki sposób, tylko że to też nie jest tak, to trzeba jeszcze poznać zodiak, bo zodiak robi figle, kosmogram robi figle, to jest to, co bardzo często, ależ proszę pana, jestem bliźniakiem i absolutnie ja się nie zgadzam z tym, bo ja, albo na przykład, ja jestem skorpionem, ale jestem typowym skorpionem, a ten to jest taki bardzo nietypowy skorpion, a obaj się urodzili na przykład tego samego dnia i co najciekawsze o tej samej godzinie, tylko nie w tym samym miejscu. O, to jest dobre. O tej samej godzinie, ale nie w tym samym miejscu. I na przykład miejsce jest pomiędzy Szczecinem a na przykład Białymstokiem. I to już daje zupełnie inne postacie. Ale nie potrzeba tak, wystarczy, że w tym samym szpitalu, o tej samej godzinie i w tej samej minucie i w tym samym momencie odcięto pępowiny i są skrajnie różni, bo środowisko jest inne i kształtowanie jest inne. To nie jest tak, no wszystko nie jest tak. Kosmogram, ja to tłumaczę. Mówię, słuchajcie, jak to, czego nie rozumiem. Nie rozumiem, jak moi koledzy, astrologzy mogą na kartce napisać kosmogram, nie kontaktuję się w ogóle z daną osobą. Patrzę na to, po prostu słucham tego i nie wierzę. Nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Jak można? Jak się nie czuje tej osoby w cztery oczy, nie siedzi się tak i nie rozmawia oko w oko, czy nawet już telefon jest przekłamaniem, ale już na telefonie ja pracuję. Bardzo często na telefonie, czy tutaj na jeszcze jakiś format, Skype, nie Skype, jest mnóstwo, ale mnie nawet nie interesuje, bo ja w kosmogramie widzę wszystko, kolor oczu, w miarę, nie zawsze, to nie jest tak, ale kolor włosów, budowę ciała, to widać wszystko w kosmogramie. To, czasami są to tylko jednostki, ja się pytam o to, zresztą jak tutaj się na blogu jest, to można tego mnóstwo zrobić. I to jest łatwe. Więc dla nauczyciela to jest genialna sprawa. Zobaczyć ten kosmogram, tylko że faktem, no, że żeby się nauczyć astrologii, to trzeba przynajmniej być pasjonatem i z szybkością 3 lat można nauczyć. Ale tak, żeby dobrze czytać kosmogram, to jest minimum 10. To jest fakt. I teraz tak, a propos, wracam do tego twojego tematu specjalnie po takim czasie. Ja nie rozumiem jednej rzeczy. Dlaczego nie idziesz tymi dwoma kierunkami? Jeszcze raz proszę cię. Może to nie jest ta partnerka, ale poszukaj sobie. Jesteś jednym ze wspanialszych ludzi, jakich poznałem w ogóle tutaj na blogu. Niewielu jest takich jak ty. Ja już ci to kiedyś raz mówiłem. I bardzo cię proszę, spokojnie, spokojnie, może znajdziesz tą osobę, z którą będziesz chciał założyć rodzinę, a nie tak, że od razu wiesz, siach, szabelką i koniec, i po knocie, już świeczka zgasła. Nie, nie ma tak. To słuchaj, to ja mam kolegów, którzy mają już po 54 lata i dopiero się biorą za dzieci i się rodzą. I miałem wujka. Znaczy już wujek nie żyje i Małgosia już też odeszło. O dziwo, ale przecież wujek miał chyba 55 lat, jak się Małgosia urodziła. I Małgosia zdążyła zrobić doktorat. I o co chodzi? To wiesz, pamiętaj jeszcze jedno, że wiedza jest wiedzą, ale najważniejsze jest życie. Najważniejsze jest życie.
słuchaj, przestań się tam tutaj jakieś takie dziwne rzeczy opisywać. Wspaniale opisujesz. Bardzo cię proszę, pisz. Wywołuj te tematy. Może bardziej wywołuj te tematy, bo masz fantastyczne spostrzeżenia, po prostu niewiarygodne. A już z tymi paniami, które siedziały na vlogu i tutaj oglądały, niedowierzając, no to żeś mnie zaskoczył. Fantastycznie. A biedne dzieci, no. Biedne maluszki. Tylko żeby te panie zrozumiały jedną rzecz. Proszę cię, wytłumaczyć mi, co? Po co im to? One nie mogą siebie patrzeć poprzez siebie, niech one patrzą poprzez uczniów. To jest najwspanialsze. To jest najwspanialsza wiara w astrologii. Wiara, nie wiara, bo to nie jest wiara, wiemy, o czym rozmawiamy. Tylko, że astrologia jest fantastycznym narzędziem analizy osobowości każdego elementu naszego życia. To jest po prostu nie do wiary. I to jest to, z czym się buntowała tamta jedna pani nauczycielka. Ale to nie ma co się dziwić. Ja się wcale jej nie dziwię, bo ja też bym się buntował, jakbym to obejrzał wtedy, kiedy ja byłem wychowawcą. Zresztą ja miałem do czynienia. Ja to nie mówię, że nie, ale wiesz, ja ci coś pokażę. Ja zresztą mówiłem tutaj, te książeczki ja kupiłem. W którym to było roku, bo ich chcę rok znaleźć. Chyba nie znajdę tutaj, nie tak prosto w tych książeczkach. 84 rok. 84 rok tych książeczek. To w 84 roku już mnie zaczęła interesować ta dziedzina, ale to nie tak. To były początki po prostu. To były bardzo, bardzo mocne, bardzo delikatne początki. Powiedzmy, że ja miałem jeszcze wcześniej z astrologią, ja kiedyś pokażę tą astrologię, to przez moją mamę po prostu. Pokażę te zapiski, a może nawet je tutaj umieszczę na stronie. Te początki moje to były bardzo dawne, bo to moja mama jeszcze jak no, była na uczelni wyższej. I wtedy rozpoczęła właśnie i to ja nieco zawsze fascynowało. Fascynowało, jak to jest. Ale to takie uzewnętrznianie się niepotrzebne. Ja strasznie nie lubię tego, jak astrolog opowiada, kiedy on co zaczął. No szkoda, że nie wyssał z mlekiem matki. Akurat może kiedyś opowiem, ale to trzeba usiąść w grupie jakiejś i zacząć sobie opowiadać, jak to było naprawdę. Bo to nie jest tak. W rzeczywistości jest taka jest prawda, że nie my wybieramy astrologię, tylko astrologia nas powołuje. Nauka nas powołuje. Dlatego widać w kosmogramie, w tym kółeczku, do czego się nadajemy. I jeżeli trafimy na odpowiedni grunt, wtedy w tym kierunku podążamy, jak wchodzimy jak w masło, jak w coś najpiękniejszego i chłoniemy tą wiedzę w niesamowity sposób. Dlatego są wspaniali lekarze, dlatego są wspaniali, tak jak ty jesteś, wspaniały w swojej dziedzinie. Mimo to, że są trudności, oczywiście, że tak. Ja też miałem pewne wątpliwości. Kiedyś opowiem o tych wątpliwościach na vlogu. Ja zresztą jak mam wykłady takie, to ja mówię o tym, bo to jest po prostu nie do wiary. No ale jednak, jednak były wątpliwości, były pytania i te pytania zostały i nadal są. Nadal są, bo jest to wiedza bardzo dziwna. I skąd ja wiem? A jeszcze tym bardziej, kiedy się dostaje jakieś takie załamania, jakieś takie, bo człowiek boi się cokolwiek. No cóż, to na tyle. Trzymaj się i powodzenia, a przede wszystkim no, pisz na tym blogu. I bardzo jeszcze raz dziękuję za propagowanie.
wiedzy astrologicznej i tym bardziej nie daj się nie wiem, jak to odpowiedzieć. Uważam, że naukowiec powinien mieć normalną rodzinę. No. Po prostu coś sobie obzdurałeś. Przepraszam, że tak mówię, ale naprawdę. Jesteś wspaniałym facetem, który bardzo dużo wie, świetnie analizuje, świetnie komentuje pod każdym względem. Masz coś w sobie takiego? Nie bierz przykładu z Mickiewicza, jego wyrzucono już z literatury. Chcesz jego miejsce zająć? Nie żartuję w tym momencie, to jest w ogóle skandal. Ale też był właśnie twojej profesji, przecież to facet, który też wykładał tego, co i ty. Także spokojnie, 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 także. Ale naprawdę nie bierz z niego przykładu jako z mężczyzn. Weź kogoś innego, a proszę cię, bo mam doświadczenia przykre, że moje babci brat, mój wujek, tak samo. Tak samo jak i ty właśnie wybrał tą samą drogę. Zostawił wszystkich, zostawił wszystko dla dziedziny. Kiedyś jak prywatnie się spotkamy, to ci powiem nazwisko i imię. Może, no może nawet wiesz o nim. Coś, nie coś. I to będzie wielkie koronowanie, bo ja nie jestem w tej dziedzinie w ogóle. To jest dla mnie, nie mówię, że czarna magia. Nie, ja bardzo lubię arytmetykę i całą tą dziedzinę. To oczywiście, że tak bardzo szanuję. Ale nie jestem specjalistą. To trzeba być specjalistą. To jest jednak bardzo wąskie grono. To jest, zresztą, no a po co więcej? Tak, i zresztą ja kiedyś zrobię tutaj oczywiście, że tak, wiesz, z czym się nie godzę, ale to jest inny temat. To jest, wiesz, lwoscy matematycy i cała ta seria. I oczywiście, że tak, ale do tego trzeba się fantastycznie przygotować. Przecież to LEM, to szkoła zakopiańska sztuki, to jest Enigma, Bydgoszcz Uniwersytet tam, wiesz, i Dolina Krzemowa również. No co tu ukrywać. No i ty też. Trzymaj się. Powodzenia i do usłyszenia. A ci, którzy podglądali, oczywiście, że będą wiedzieć, o co chodzi, bo przecież mogą prześledzić tutaj na blogu nasze dysputy, a przede wszystkim też ich namawiam do tak cudownej kariery. Trzymajcie się wszyscy i powodzenia. Do zobaczenia.